Na dzisiejsze nagranie cieszę się za dwóch. Po pierwsze, po dwóch latach wracamy z gotowaniem nad wodę. A drugi powód, to wracamy w rozszerzonym zestawie. Co mam na myśli? Już zdradzamy szczegóły. Nad wodę zabraliśmy dziś komplet anakondy. Pierwszym z nich jest kukkit, zestaw garków. Kolejnym jest palnik ze stali nierdzewnej Uncle Frank Stone. A do tego na koniec patelnia, którą mieliśmy już okazję testować, czyli Uncle Frank's Pan. Zestaw garnków jest niezbędny na każdej karpiowej zasiadce. Pozwala bez problemu przygotować cały posiłek. Dobrze, jeśli zestaw jest kompaktowy i praktyczny. Co to znaczy? Tylko tyle, że nie zajmuje wiele miejsca, a elementy można chować jeden w drugi, jak dla przykładu rosyjskie matrioszki. Dzięki temu całość da się zapakować w dołączoną torbę transportową wykonaną z poliestru. Gotować będziemy dziś na maszynce ze stali nierdzewnej, to Anaconda Frank Stow, o mocy 6800 W. Duża moc to mniejszy, krótszy czas na przygotowanie posiłku. Urządzenie wyposażone jest w mosiężny zawór i piezoelektryczny zapłon. Całość doskonale pasuje do kartuszy i oczywiście transportujemy go w specjalnej torbie o wymiarach 20 cm na 10 cm. Sam palnik jest niewiele mniejszy. Jego rozmiary to 18,5 na 18,5 na 10 cm. Prezentowany dziś zestaw garnków Cookkit od Anacondy to zestaw składający się z czterech elementów. Naszym zdaniem nad wodę warto zabrać nie tylko zestaw garków, zwłaszcza na kilkudniową zasiadkę, ale również przyda się taka oto patelnia. Myśmy się z nią poznali 2 lata temu, a to poznanie było bardzo przyjemne, bowiem pozostały nam wspomnienia o pysznych tostach. Jak widzieliście, już jest gotowe i to zrobiło się naprawdę bardzo szybko. To zrobimy tak, żeby to miało ręce i nogi. To już jest ugotowane, a my zalejemy trochę wody na kawę. No bo przecież nad wodą, po jedzeniu, bez kawy to ani rusz. Odkręcamy. Odpalamy i czekamy, a nasze jedzenie czeka na nas. Mówiłem o tym, że nad wodę przyjechałem dzisiaj z dwóch powodów z radością, że gotujemy po raz kolejny, ale druga rzecz, muszę właśnie przyznać, nie zabrałem kanapek, więc posiłek jest jak znalazł. Kurczę. Nad wodą zawsze to smakuje 2 razy lepiej. Kawka czeka. Gorącej nie lubię pić. W międzyczasie pokażemy Wam jeszcze, jak sobie radzi Anaconda Uncle Frank Pan. To patelnia, która ma 2 bardzo fajne patenty. Myślę, decydujące o swoim uroku i funkcjonalności przede wszystkim, ponieważ tu w tym miejscu są magnetyczne zamki. Tu jest guma, która jest wymienna, uszczelka i między innymi w tym miejscu jest specjalny taki otwór, który pozwala na odparowanie nadmiaru pary wody z wnętrza, ponieważ jak ją zamkniecie, to ona na obrzeżach jest szczelna. Cały urok polega na tym, że można i mięso, i jajecznicę, i steak, i tosty obrócić na 2 strony i naprawdę bardzo sprawnie wszystko zrobić. Okej, no to przejdźmy do rzeczy.
przygotowana jajecznica, znaczy w formie jeszcze nie przygotowanej, ale już czekającej w patelni. Ja chciałem Wam tylko przypomnieć, że do garków akurat nie było potrzeby, natomiast w przypadku patelni pamiętajcie o tym, żeby rozsunąć podpórki. Odkręcamy. I robimy omlecik. Minęła minutka, no może kapkę więcej. Zobaczymy, jak to wygląda. No, wygląda to już nieźle, ale skoro mówiłem, że jest możliwość obrócenia, to czemu z niej nie skorzystać? Palnik grzeje naprawdę mocno i warto na to zwrócić uwagę. Trochę praktyki też się przyda. Ja mistrzem robienia omletów nie jestem, ale ewidentnie odkręcona moc była jak dla tych jajeczek za duża. Na to właśnie między innymi warto zwrócić uwagę nad wodą, ale pomysł jest świetny, bo na szybkie śniadanie czy też na przekąskę taką chwilową nad wodą patelnia Uncle Frank Pan moim zdaniem jest idealna. Patelnię jest łatwo umyć, wystarczy wlać wodę, zamknąć i chwilę przegotować. Tłuszcz i pozostałości powinny w całości spłynąć z powłoki i pozostawić nam naczynie czyste, gotowe do kolejnego użytkowania. Gotowanie nad wodą dla jednych jest radością, a niektórzy tego nienawidzą. Ale z zestawem Anakondy możecie to zrobić szybko, nam to zajęło 10 minut, sprawnie, nie ma z tym żadnego problemu. No i przede wszystkim jedzenie podgrzane, jak i przygotowane smakuje tak samo, jest po prostu wyborne i dobre. Smacznego!